Cześć, witajcie, jest Tomek, witajcie w kolejnym odcinku z Gry Dying Light na naszym kanale. Tak ogólnie patrząc, co nie? Gra się zakończyła w idealnym, najlepszym momencie, gdy mieliśmy wchodzić do pokoju. Idealnie zakończyło się nagranie, uznałem, że po co mam to łączyć? To będzie kolejny film. Więc co, my puszczamy 50 minut czas start i kontynuujemy. Tam nie było klucza. Hej. Aiden? Nie bójcie się. Już dobrze. Dziękuję. Cześć, Sophie. Gdzie jest Vincenzo? Aiden, uwaga! Arthur mnie za ciebie rozłoczy! Kurwa! Raczej obszcza złotym deszczem. Wstawaj. Dzięki. Jesteśmy kwita. To jeszcze nie koniec. Aiden! Aiden! Wyłaś, tchórzu! Zejdź tu i walcz! Odejdź stąd, Anderson! To teren bazaru! Aitor nadal może się wycofać! Niby dlaczego? Wygrywamy! Jesteś naprawdę głupi! Zejdź tu i walcz! Przestań używać swoich kumpli z bazaru jako żywych tarcz! Aiden! Nie! Anderson! Masz przerobanie! Zapamiętaj! A teraz przerobamy! Helusza do boju! Poderżnę ci gardło! Sam się kruszy! Zginiesz razem z nim! Ta broń jest super. Tak się to robi. Aiden, dostajemy raporty, że ludzie Aitora się wycofują. Plan zadziałał. Odcięliśmy im światła, a zarażeni zrobili z nich papkę. Bez nich nie mają szans. Aitor wycofał swoich ludzi. Są w tunelach metra. Tamtędy nie dostaniemy się do centrum. Karl nas zdradził. To on poszedł do stróżów prawa i ich ostrzegł. Twierdził, że chciał powstrzymać rozlew krwi, ale tylko wszystko pogorszył. Ale teraz ja rządzę bazarem. I gwarantuję, że pokonamy Aitora. Zabiorę cię do Central Loop, tak jak obiecałam. Sophie kieruje bazarem! Za Sophie! Wiecie, ilu gnojów z SP potrzeba do wymiany żarówki? 30? Żadnego, bo są zbyt martwi, żeby cokolwiek wkręcić. Ja myślałem, że trzech, że jeden trzyma żarówkę, a dwóch jeszcze go trzyma i obraca. Alberto nie żyje. Nie psuj atmosfery, Aiden. Jasne. Mówię poważnie. Zginął podczas wysadzania wiatraka. Jak to się stało? Przeprowadzaliśmy plan Vincenzo. Potem jednak Alberto musiał zastąpić syna. Poświęcił siebie samego, żeby wysadzić wiatrak. O kurwa. Za Alberto! Za Alberta! Więc... gdzie jest Vincenzo? Na zewnątrz. Rozejrzyj się. Vincenzo... Udało się, Aiden! Mój tata naprawdę to zrobił! Twój ojciec chciał, żebym ci przekazał, że zawsze był z ciebie dumny. Bardzo dumny. Co? Dlaczego ty mi to mówisz, a nie on? On nie żyje, Vincenzo. Umarł za bazar. Czy cierpiał, kiedy umierał? Nie, był szczęśliwy. Z twojego powodu.
i dlatego, że udało mu się zrealizować twój plan. Dziękuję, że byłeś przy nim, Aiden. Twój tata był kozakiem, Vincenzo. Tak. Alberto był równiachą i dobrym rzemieślnikiem. Jak na frajera. Jak na nieudacznika. Tak o nim mówiliście. Gdybyśmy mieli więcej ludzi takich jak Alberto, especy dawno byliby wspomnieniem. Idź, pogadaj z Vincenzo. Już! Wykonałeś cholernie dobrą robotę, Aiden. Pokonamy SP i pomożemy ci się dostać do centrum. Teraz jesteś jednym z nas, bracie. Jesteś częścią rodziny Bazaru. Dzięki, Barney. Powodzenia. Powodzenia, pielgrzymie. Byłem do niego źle nastawiony przez to, że nas uratował i kilka podobnych. Hakon? Mam do niego mały szacunek. Czekam na ciebie u dziewczyn. Lepiej się pośpiesz, Aiden. Przejście do centrum jest zablokowane. Mam inny pomysł. Przyjdź tu szybko. Nie mamy czasu. Dobra, idę. Jak oni mogą zamykać przejście do centrum? Jesteśmy wolnymi ludźmi. Dobra, myślę, to jest tu. Dobra, wykonajmy tą misję i myślę, że potem już kolejne, co będziemy robić, przedostaniemy się tu, trzeba to wszystko porobić. Najbardziej mnie jest zastanawiam te zamknięte tereny, bo po tych strefach na to biegam. Tu mam jeszcze trochę rzeczy nieodkrytych. Najlepiej by trzeba było wejść na taki wiatrak dąb i po prostu poobserwować teren. Za chwilę wbiegniemy na teren SP i będzie gorzej, bo tam nie mam żadnych usprawnień typu tyrolek, czy linii w takich ilościach do przemieszczania się. Powinienem przycisnąć tego cwaniaczka Karla. Zaraz powiedziałby, kto zabił Lukasa. Cały biletor. Zakradzież, grozi ci utrata ręki, koleżo. Surowe prawo jest podstawą pokoju. Lawenda się przyda. Bardzo jest ogólnie przydatną rzeczą. Dla wspomagaczy bardzo ją bym potrzebował, więc... O, i mak. Szukam jakiejś przeszkody, z której będę mógł się wybić i ruszyć dalej. Wyzwanie parkour. Takich już kilka widzieliśmy. Złapałem się czegokolwiek, to jest jeden plus. Ech, co ja bym dał za ciepłe łóżko albo zimne piwo. Właśnie takiego wybicia chcę zrobić, tylko nie mam punktu. O! Ta broń dziwnie trzeszczy, ten gaz słychać jak się ulatnie, ale w sumie bądź jest dobro, więc... Hakon! O, nareszcie. Chodźmy. Kiedy Jana usłyszała, że idziesz, zwiała z Sarą. Chyba niezbyt cię lubią. Dokąd? Waltz, ja pierdolę! Spokojnie, pokaż. Pokaż, pomogę ci. Kurwa, czekaj! Pomogę, pokaż. Spokojnie, wylizysz się. Co to? Rana po Łazarzu? Zabiłeś Lukasa. Gdyby nie ten kastet,
Cała robota trwałaby kilka sekund. Miałem go za twardszego. Co ty pierdolisz? Nie ma sensu się teraz wypierać. Wyciąłeś mu tatuaż i podłożyłeś Barneyowi? Waltz, on zlecił zabójstwo. Nie mówiłeś, że pracujesz dla Waltza. Ty zasrańcu. Nie rozumiesz, młody. Waltz by mnie zabił, tak jak Dylana. I każdego, kto odmówił. Muszę się stąd wydostać. Dlatego milczałem. Dlaczego? Wiesz, że to on mnie kiedyś torturował. Nie mówiłem ci, żeby cię chronić. Co z tego, że dowiesz się czegoś o swojej siostrze? Waltz cię zabije! Gdzie on jest? A, kurwa! Gdzie jest Waltz? Mam się z nim spotkać pod fabryką aut w tunelu Gierę. Aiden, ja tu kurwa zginę, czaisz? Zabiją mnie. Odejdziesz? Zostawisz mnie? Tak. Nie no. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdechł. A nie zostawisz? Jakiś szacunek do ciebie mam. Znajdę snajpera. Serio? Zrobisz to? Nie, żartem. Życie. Uratował nas. Pomagał cholernie, mimo że no, bądź może trochę nas zdradził. Nie do końca, bo pracuje z Watsonem, bo musi, ale... No... Trochę nas zdradził, więc no... Jeszcze jakiś szacunek do ciebie mam. Za życie, więc, a wiesz. Potem kurwa koniec. Nic nie widzę. Użyj lornetki. Stul ry. Mam dość twoich mądrych rad. Wiem, zjebałem. I może na tym poprzestańmy. Powiedz mi coś, czego nie wiem, Hako. To nas chce zabić. Wykrywam pojemnik z inhibitorami. Aiden, jesteś cały? Tak, nic mi nie jest. Jebaniec. Zauważyłem. Nie pytajcie, co tu się dzieje. Ja sam nie wiem. Tak, nic mi nie jest. Jebaniec. Strzelił w zbiorniki. Pojemnik z inhibitorem w pobliżu. Jestem jak na patelni. Kutas, masz sokole oko. A może kutas? Widzę go, Aiden. Trzyma się dachów. Dajesz. Ah!
Jak tu? Uważaj na odpady chemiczne. Mam oczy, Hakon. No szybciej. Widzę, ale bardziej mi dziewczynę przypomina. Mam ci chuju. Dziewczyna. Co? Waruj. Dlaczego chronisz tego dupka? Kto cię wysłał? Święty Mikołaj. Po co się w to kurwa mieszasz? Lepiej dobieraj sobie kumpli. Dlaczego ścigasz Hakona? Chodzi o zabicie Lukasa? Przekaż mu, że to jeszcze nie koniec. Czekaj! Na lotni poleciała. Kto to jest? Do cholery jasnej. Hakon, żyjesz jeszcze? Jeszcze mnie nie załatwili. Hakon, wywinęła się. Ale jesteś bezpieczny. Na razie. Ona? To była kobieta? Kurwa. No, i raczej za tobą nie przepada. To coś osobistego. Osobistego, co? To zwykle niewiele wyjaśnia. Ale wiem, kto to jest. Uważaj na nią, Aiden. Mało jest tu tak niebezpiecznych osób jak ona. Zapamiętam. Teraz idę do Central Loop. Uważaj na Waltza, Aiden. W centrum pojawiło się mnóstwo renegatów, a on z nimi współpracuje. Szuka klucza, który masz. Czas twoich rad się skończył. Sophie, będę potrzebował twojej pomocy w dotarciu do centrum. Gość, który miał mnie tam zaprowadzić... Sprawy się skomplikowały. Ludzie Aitora nadal walczą. Zabarykadowali się w tunelu. Nie mogę ci pomóc. Co z naszą umową? Spokojnie. Słuchaj, istnieje inna droga. Przy motelu Tango, pod wzgórzami, biegnie stary tunel. Kiedyś używali go przemytnicy. Stróżowie prawa nie wiedzą o jego istnieniu. Od lat jest zamknięty. Ale jeśli uda ci się odpalić generatory, może zdołasz dostać się do centrum. I mówisz mi to dopiero teraz? Naprawdę. Wybacz, Aiden. Chcę ci pomóc, ale najpierw musiałam pomóc Bazarowi. Powodzenia, pielgrzymie. Biegniemy na motor tango, co?
zastanawiam mnie, gdzie ja mam tu wejść. Czekaj, jak się odradza w punkcie ostatnim, to zespał nie miałem przymocą tango. Chyba kiedyś to zrobię. Zamknięte. Muszę znaleźć inną drogę. Aiden, jesteś? Tak, ale lekko zajęty. Daję tylko znać. Wykryliśmy ruch po stronie SPK-ów. Szukają cię. Uważaj na siebie i powodzenia. To niech mnie szukają, mój problem. Tunel GRE. To może być miejsce, o którym wspominał Hakon. Ale ani śladu Waltza. Prąd. Pierwszy zamek w samochodzie, do jakiego się włamuje. Jakiś agregat. Mam niewykorzystany punkt, no to wykorzystajmy je do czegoś. Niech będzie kopnięcie z wysokoku, nic więcej na razie nie odblokuje. Ja wiem, gdzie jest agregat, biegnę do niego. Co jest? Przemieńca? Nie, to nie jest przemieniec. Inny dźwięk. Czym ty do cholery? Grubsze, brzydsze. A, jeszcze tylko ciebie mi brakowało. Przemień to podobne, chociaż przemień jest straszniejszy. I groźniejszy. Na ten... What? Ty cholero! Nie zaatakujesz mnie. A jednak! Przecież ty się boisz światła UV. Thank you.
Powiedzcie, co kryje bramka numer jeden. Aiden, nie dzwonisz, nie piszesz. Myślałem, że trzymamy sztamę. Waltz zlecił zabicie Lukasa. Detektyw Aiden nie spocznie, póki nie pozna prawdy. Myślisz, że ci uwierzę? Niby dlaczego? Bo Waltz tu jest. Chwila. Chłopcy, przeszukać tunel. Dlaczego Waltz miałby to zrobić? Żeby osłabić Espeków, skłócić was, siać chaos. Skąd mam wiedzieć? Nienawidzę jebanej polityki. A ty wybrałeś złą stronę. O czym jeszcze chcesz gadać? Aitor, Aitor! Zaatakowali siedzibę! To bazar! Zajęli stację! Co jest, kurwa? Dawaj, otwórzmy je! To ta kurwa! Cicho! Ostrzegałem. Wysiadł prąd. Musimy znaleźć skrzynkę. Widziałem. Co tu się dzieje? Kto go wyłączył? A jak myślisz? Będziesz się teraz wymądrzał? Tak, i zaraz cię tylko wpuszczę. Mówię, dorwijmy go. Hm? I tak nie masz jak uciec. Okej, poszukaj skrzynki. Gdzieś w pobliżu musi być komórka. Hepper, sprawdź drugie wejście. Wy dwaj do tunelu. To labirynt, ale jeśli Walt tu jest, musiał zostawić ślad jak ślimak. Czekamy, Aiden. Nie lubię biegać po takich tunelach. Pepper, znalazłeś coś? Jakieś kable, ale wszystko zalane. Kiepsko to wygląda, poruczniku. Wszystko stało tak przez 15 lat. Szukaj dalej. Mam nadzieję, że nie dlatego wysiadł prąd. Ktoś tu był. Wyrwał kabel. Mam teorię, kto. Moim zdaniem to był Waltz. Tędy przeszedł? Ja ledwo tu dotarłem. Cholera. Ktoś musiał zamknąć tamte drzwi. Zapłacisz za Lukasa. Wciąż nas smyczy mata. Wygadasz się przed sądem. Na chwilę przed ścięciem. Jesteś pewien, że tak to się skończy, poruczniku? Śmierć Lukasa to dopiero początek. Przyznajesz się, że to ty? Brać go. Przeszkadza ci jego śmierć? Nie pasuje ci nowa rola. Nowa pozycja, nowe wyzwania, nowe możliwości. Powinieneś mi dziękować, że ci to dałem. Pogadałeś, ale dość tych bzdur. Skuj go, Hepper. Coś zaraz odwali. Patrzcie, jakie on ma żyły, jak przemieńcy czy jakieś inne, takie wychbalone.
Poza tym się nie boi. A sam by to też nie przyda. Ja się cieszę, że do nas dołączyłeś. A teraz oddaj mi to, co ukradłeś. Oddaj mi klucz. Albo wszyscy zginą. Kurwa! Hebe! Zabij te karcie, zabij go! Jak przemieniec. Zapłacisz za wszystko! Patrz, jak ją marzyły, jak łapy. Chłopczyk próbuje udawać dorosłego, ale wciąż jest tylko uroczym, małym chłopcem. System nam wyłączył, ale nie do końca. Nie. Restart systemu operacyjnego, proszę mi to ruszyć dalej w grę, ja tu chcę ponawalać łodców. Ten też nie żyje. Rozpierdolił ich w drobny mach. Aitor chyba też. Kto się rusza? Szef jest w fabryce. Daj mu znać. Coś jest z nim nie tak. Co za... Nasz alarm... Alarm się drze, że się przemieniamy. Uciszył się. Co tu się? To są związane z tymi eksperymentami, bo on sam młodości nie dał, o co tu chodzi. Co jest? No właśnie. Głowa mi pęka. Co się ze mną dzieje? Co tu się stało? Czekam w fabryce. Odbiór. Klucz. Waltz ma klucz. Gierę. Gierę. To koniec, Walt. Idę po ciebie. To jest przejście do Central Loop. Będę mógł to jeszcze wrócić? Chyba ta, patrzcie, tu jest ta fabryka. Fabryka samochodów jest. Daleko, inną drogą. System zamknięty. Znowu. A nawet widzę fabrykę Dynamo. Patrzcie, widać ją tu na prawo. Dynamo Skarts. Mówili o wielkiej elektrowni słonecznej. To co, Walt chce prąd odpalić? Nie czaję. Nie czaję, bo to jest elektrownia słoneczna. Coś związanego z GRE, tyle też wiem, ale... Co dalej? Po co to moje słońcowi? Ah!
no. Paliłem. Jakiś generator. Dynamo's cards. Patrzcie, to nawet jest w miarę całe. Zawali. To są chyba punkty kontrolne, coś mi się zdaje, wiecie. A nie, jakbym biegł tu nocą, to żeby się oświetlić. Patrzcie, setki paneli słonecznych. Idziemy na górę! Nigdy nie łapię z tym R1. Moja zabawka się już ruszczy. Patrzcie, Aiden tak sapie, jakby się przemieniał. A to była włócznia. Chyba przeszukajmy i coś tu powinno być. I ewentualnie naszą zabawkę trzeba przygotować na zmiany. Chyba coś tam przeszukałem. Ten jest fajnie wbity. To jest najbardziej racjonalny punkt, tylko nie mogę tu skoczyć. Może moja umiejętność jakaś, o. Kurde, próbuję ją odpalić, tylko nie potrafię. Wejść.
Konkretnie muszę wejść tu. Ja może na ten słupek żółty. Okej, tak, przez te słupy. Przewidziałbym, żeby przez takie słupy, chociaż w sumie po czasie się domyśliłem, więc w sumie to nie jest aż takie zdziwienie. Tu mógłbym zejść niżej. Słyszałem, że to jest no 40 godzin, a przejście wszystkiego to 500. A my tutaj mamy zaledwie z 10? Zadanie w tunelu. Przeczytajmy to. Może to będzie coś dla nas ważnego. Zabierzmy się do przybycia Waltza. Unikajcie konfrontacji z miejscowymi. Musimy pozostać w cieniu, jeśli... Okej. Ten kto? Zapomniał. Moja broń, dziób, ma już niską trwałość. Niestety niedługo ją będziemy musieli zmienić. Otwieramy. Gdzie ona jest? Ty. Chyba już raz cię zabiłem. To będzie ostatni raz. Jesteś moim? Ciekawe.
Jesteś moim eksperymentem, co? Zanim cię zabiję, będziesz miał okazję zobaczyć coś spektakularnego. Dlaczego ci ta fabryka samochodu? Wszystko w końcu zatacza koło. Wracamy do punktu wyjścia. A ty będziesz świadkiem tworzenia się historii. Historii? Miałem 5 lat! Torturowałeś nas! Byliśmy dziećmi! Byliście częścią czegoś większego. Tylko mnie zawdzięczasz to, że nadal żyjesz. Dzięki mnie jesteś silny, wyjątkowy. Jesteś silniejszy niż mogłem przypuszczać. Ale mnie nie dorównujesz. Jakieś ostatnie słowa? Co zrobiłeś z moją siostrą? Siostrą? Co zrobiłeś z Mio? Czemu nam odpuszczasz? Aiden, żyjesz. Skąd ty mnie znasz? Leć! Snajperka. Muszę wziąć... Kluczyk mój. Co to chodzi? Idź! Przemienia się! No nie do końca, bo przecież jeszcze go nie zabiłem. Patrzcie, przyjął 2 strzały na mordę i żyje. Jest jakiś sens zamykać te drzwi? Biegnij! Uciekaj stamtąd! No szybciej! Szesnaście metrów za mną jest łódź. Zauważyliście, co Wolf zrobił? Pauza. Pauza gry. Wolf nas zna, kojarzy. Gdy usłyszał o Mii, skojarzył, że ty to Aiden. Skojarzył nas, że żyje, że chciał zmienił od razu do nas stosunek, że nie chciał już nas zabić, tylko chciał do nas jakby podejść, pokojowo. Ta snajperka strzeliła do niego 2 razy strzałą i on powinien zdechnąć. A on żyje i się przemina. I najlepsze było to, słyszeliście przed chwilą. Takim bardziej spokojnym swoim głosem powiedział, żebym biegł, uciekał. I po chwili takim bardziej zirytowanym, jakby już takim jakby, nie wiem, przemienionym, że i tak mnie dopadnie i że nie ma sensu uciekać. A przed chwilą sam powiedział lekko takim jakby innym głosem, innym tonem, całkowicie, żebym uciekał. Jakby chciał, żebym uciekł. Nie łapię. Może na niego latarka UV będzie działała. Znowu ja? Ej, teraz to już nie wiem dlaczego. Jeszcze w tej najlepszej piosence uciekamy. Dobra, dam nam 5. Było 50. Musimy 5 minut i to musi nam starczyć, bo inaczej znowu się samo nagranie zakończy.
Prawie mnie dogonił. Bo się walnąłem w drodze. Dobra, będę żeby trzymać od niego jakiś odstęp. 40 metrów to jest dużo. Za nami Waltz. Jeszcze 5 metrów przed Waltzem, 30. Dostał w serce i jeszcze żyje! Co on brał? Patrzcie, że się... Ej, wiecie co jest najlepsze? My normalnie po przemianie od razu umieramy. Waltz się przemienił nie do końca, bo on dalej gada. Dalej coś tam steruje sobą. Jakby być nie ma kontroli, bo się nawet opiera, ale... Było blisko. Znikł. Dobra, no gadaj. Coś ty za jeden. Aiden, a ty? Dlaczego mi pomagasz? Pokaż mi rękę. No daj. Nie gryzę. Nie do krwi. No, dość to śmieszna. Jest coś, co nas łączy. Na mnie też eksperymentował ten zjeb. Mia, znałaś taką dziewczynkę? Mia? Nie. Kto to? Moja siostra. Byliśmy razem w placówce GR. Szukam jej. Wiesz, jeśli przeżyła, pewnie daje dupy za wodę gdzieś w mieście. Co? Nie mnie oceniać. O czym ty mówisz? Wal się! Hej, gadzio! Takie czasy, taki świat. Tylko mówię. Muszę ją znaleźć. Dobra, spieprzajmy stąd. Nie wiem, czy się go pozbyliśmy. Hej, czekaj! Ale szybko. Niedaleko jest wejście do Central Loop. Tam jest bezpiecznie. Podąży za snajperem. Dalej nie wiem, jak ona ma na imię. Nie wiem, jeśli okaże, że mam na imię... On jest tutaj! Weź z nim. Ziemia do Aidena! Człowieku, kompletnie odpłynąłeś. Miewasz koszmary o tym, co nam zrobił? Cały czas. Dlatego chcę zabić gnidę. Waltz jest trzeci na mojej liście. Czyli też byłaś u Waltza. Kiedy? Długo? Kiedy? Średnio pamiętam ten czas, ale miałam farta. Nawiałam po paru tygodniach. Nie pamiętam cię. Uznam to za komplement. Gdybyś pamiętał, nie miałbyś dobrych wspomnień. Większość woli zapomnieć, jeśli przeżyją. Uciekłaś? Niby. A co się stało z resztą dzieci w szpitalu? Człowieku, ktoś kiedyś napisze o tym książkę. I nie będzie w niej happy endu. Większość nie żyje. Spotkałam jednego gościa. Do śmierci będzie spał z nożem w dłoni. W cholernej lodówce, którą sobie przerobił na schronienie. Nigdy jej nie opuszcza. Nie chodzimy razem na terapię, jeśli o to pytasz. Masz listę celów? Serio? Myślisz, że żartuję? W tym mieście roi się od śmieci, a ja jestem pokojówką, która w nim posprząta. Kogo wpisałaś? Oprócz Waltza, rzeźnika, Hakona i... Wiesz co? To bardzo długa lista. Jest tam kilka cieńszych płotek, które zasłużyły na śmierć. A kto cię do tego upoważnił? Żartujesz? Najwyższy organ władzy. Mój własny, czcigodny autorytet. A ty?
Co robiłeś z tym pieprzonym Hakonem? Aż ciężko w to uwierzyć, ale mnie uratował. Przybyłem tu zarażony, bez biomarkera. Ludzie chcieli mnie powiesić. Jasne, mieli rację. Pomógł mnie uwolnić, dał biomarker, ale mnie okłamał. Nabiera każdego, każdego. Sama mu kiedyś ufałam. Serio? Opowiedz. Może kiedyś, ale nasze historie są podobne. Wychujał mnie. Ludzie stracili życie. Zapomnij o nim. Albo lepiej, umów się z nim i przyjdź na spotkanie z kuszą i bełtami. Dobra. Chciałbym taką kuszę. Chodźmy. Bo tu nie ma broni pannej, z tego co zauważyłem. Stanowczy. Miło. Musimy iść. I znowu mamy czarny ekran. Proszę mi tu wznowić system. Teraz powinna być animacja odpalania Windowsa XP. Aiden, jesteś? Tak, idę. Wow, myślałam, że już po tobie. Podobno Walls robił te eksperymenty na własną rękę. Jebany psychol. I nikt z GR się nie zorientował? W końcu się zorientowali. Słyszałam, że za to go wywalili. Szkoda, że tak późno. Patrzcie, tu piszę pierogi. Dobra, to co, na razie kończymy. To byłoby na tyle. Ja byłem Ryczku. Na razie, no i cześć, popowiedzmy się w kolejnym odcinku z gry Dying Light 2. Stay human. Pa, pa.